Hejo! Cześć! My tradycyjnie pod McDonaldem zaczynamy nasze tym razem wielkie greckie wakacje. Tak. Jedziemy do Grecji. Jak nazwa wskazuje. Jak nazwa wskazuje, to są nasze wielkie greckie wakacje. Mamy już jedzonko, znaczy tylko ja mam, bo Tomek już jadł wcześniej. Ja też jadłam wcześniej, ale wcześniej niż Tomek. Więc już zgłodniałam, także zjem sobie taką powiedzmy kolację. I jest godzina 20.06 dokładnie. Mamy piątek, 12 sierpnia i wyruszamy w wielką podróż. Także zapraszamy do oglądania naszej pewnie całej serii odcinków. Dzisiaj mamy cel przejechać prawie całą Polskę i gdzieś przed granicą słowacką po prostu pójść na dziko spać. Znaczy całą od Warszawy w dół do granicy polsko-słowackiej chcemy dojechać, a jutro ruszyć dalej. Także do zobaczenia z następnego ujęcia. To trzymajcie się. Na ten wyjazd spakowaliśmy się nieco inaczej, a nawet bardzo inaczej, ponieważ jedziemy z rozłożoną naszą platformą do spania. Już tak sobie przygotowaliśmy, żebyśmy po prostu na postoju mieli no mniej przygotowania, a mniej przekładania rzeczy. No i z tym się wiąże to, że piesek musi jechać na platformie. Generalnie ta myśl, że on ma tam jechać, nas ograniczała i przekreślała w ogóle w naszych głowach możliwość jechania z rozłożoną platformą, ale zobaczcie, stworzyliśmy mu tam naprawdę bardzo fajne i bezpieczne warunki przejazdu. Ma tutaj stoliczek, miskę z wodą, znaczy ta miska nie jedzie, nie stoi podczas jechania, ale teraz mu postawiliśmy, jest bardzo wygodnie. Podczas jazdy. Teraz sobie siedzi, ma dużo miejsca. I może patrzeć przez okno. Może patrzeć tak przez przednią szybę. No i ogólnie tak to wygląda, zrobiliśmy sobie pierwszy postój, taki króciutki, tylko do łazienki. No i będziemy jechać dalej. Jeszcze niecałe 4 godziny przed nami. No patrzcie, pies ma naprawdę sielsko. Siedzi sobie, jeszcze ma miejsce nad łebkiem. Tomek też usztywnił tą platformę, żeby po prostu mu się nie bujała podczas jazdy i tak to wygląda. Ogólnie, żeby się nie przesuwała, ale to pokażemy później, jak będzie już słońce. Patrzcie, co tu chodzi po stacji w Rzeszowie. Lis? Idzie na stację, ale akcja. Chciałam, żeby Tomek go zobaczył. Siedzi sobie normalnie przy stacji. Leci na stację, akcja. Jak widzicie, leżymy. Pierwszy etap naszej podróży dobiega końca. Przejechaliśmy dzisiaj sobie przez Polskę. Jesteśmy w Bieszczadach, gdzieś przy granicy słowackiej. Jutro wam powiemy może więcej szczegółów. Tak, i zobaczycie jutro za dnia to miejsce, ale wygląda jak mini kemping. Tak, to jest miejsce bezpłatne, no takie chyba do biwakowania przeznaczone, ale w sumie to nie widzieliśmy dobrze, było już strasznie ciemno, jest chyba druga w nocy. Dzisiaj przyjechaliśmy ile kilometrów? W sumie to też jutro wam powiemy, bo tak, to już koło 300-400, już nie wiem. No chyba z 400 coś. A, no to może nawet ponad 400. Chyba tak, a jest z nami przyczepka kempingowa, jest też namiot. No nie znam, po prostu koło jest nas. Na tym miejscu. No jest już późno, wiecie. My jedziemy samym kampersuwem. Tak, ludzie chrapią. Także leżymy sobie w naszym kamperku, jest bardzo przyjemnie. Tak. To nie ludzie chrapią, tylko Czoko. Aha. No to nasz piesek chrapie. Czoko tradycyjnie z przodu. Natomiast Ula już się bała myszy tutaj chodzących. Tak, była mysz, kot, który tak, polował. Kot, który bawił się myszą, okropne to było z jego strony, ale no. Taka natura. Ja mam ogólnie traumę. Boję się strasznie gryzoni i już mam wrażenie, że ona chodzi w naszym samochodzie. Prędzej kot tutaj chodzi, ale nie chodzi, bo widziałem go na zewnątrz. No to dobrze. Dobra, idziemy spać, bo już chyba trochę nam się nie klei. Chyba nie, to pa. A, do jutra. Hejo, witamy nas. Cześć. Hejo. Cześć. Hejo. Cześć. Witamy was z naszej pierwszej miejscówki. Nazwijmy ją na dziko, ale dzika to ona za bardzo nie jest, bo zobaczcie, mamy tutaj prawdziwe pole biwakowe, tylko za darmo. Mamy wiaty, tam się pali czyjeś ognisko, ktoś sobie pranko rozwiesił, namiot, motocykle pod wiatą, więc fajna opcja dla motocykli szczególnie. Dla nas też by się przydała, no ale nie ma już wolnej wiaty. Tam mamy nawet toja. Tutaj prawdziwa parcela. Tak. Jeszcze mamy namiotki. Rozwiązania podobne jak nasze, też takie kabiny prysznicowe. No i ogólnie byłoby bardzo sielsko, gdyby nie pogoda. Znowu jesteśmy w Bieszczadach i znowu nam nie dopisuje. Tak.
Generalnie trafiliśmy teraz w jakieś takie trochę mniejszy deszcz, bo coś tam kropi, ale za bardzo tego nie czuć, bo jak spaliśmy jeszcze rano, to chyba bardziej padało, także udało nam się pochować wszystkie rzeczy, nawet nic za bardzo nie zmokło. Ja już byłam na spacerze z psem, ale zaraz przejdziemy się jeszcze razem, więc też na szczęście udało się to wszystko załatwić bez ulewnego deszczu. Ja tylko chciałbym dwie rzeczy dodać. Jedno to, że to miejsce zaznaczymy u nas w opisie, natomiast jeszcze wam chciałem pokazać takie fajne huśtawki. Chodźcie, pokażę wam. Ula, chcesz zobaczyć? No. Idziecie sobie taką ścieżką. Te są huśtawki. Ktoś zrobił z drewna i kawałka sznurka. Fajne? Fajne. Ula idzie wytestować, już to widzę. Tak. Pomiędzy nogi dajesz kija. Ładnie, to mi się za bardzo wrzyna. Nie wierzysz, że tak to się huśta? No, ale tak to się robi. Zobaczyć, jak to się wrzyna. Tak to wygląda. Może tobie mniej. No tak. I prosto w drzewo możesz uderzyć. No, dokładnie. No, jakiś pomysł był. Aczkolwiek ta gałąź też nie wygląda na stabilną. Jest zdrowa, dobre drzewo, wytrzyma. Ale cienka. Ale zdrowa. Tutaj jakieś takie podeściki, no coś jest. Jest z nami oczywiście nasz piesek. No i idziemy się jeszcze przejść w tamtą stronę. I potem od razu chyba po prostu pojedziemy na jakąś stację paliw. Może tam pójdziemy do łazienki. Może coś zjemy pod daszkiem, Tak, bo tutaj zajęte wszystkie wiaty. No tutaj teoretycznie moglibyśmy teraz zjeść, bo nie pada, no ale może lepiej najpierw do łazienki, tam się ogarnąć, jeśli byłaby taka możliwość. A przy okazji jeszcze trochę zgłodniejemy, bo my z samego rana nie jesteśmy aż tak głodni. Tak. Ula chciała pokazać mi tę ścieżkę, co tym idziemy. To jest jakaś ścieżka edukacyjna, taka po prostu droga przez las. My tak z Czakusiem już troszkę przeszliśmy i zawróciliśmy, teraz idziemy jeszcze raz, bo Czakuś szedł sobie normalnie ze mną. Tam sobie sikał, wąchał, dopóki jakiś silnik nie odpalił, jakiś samochód nie odpalił silnika. I on z taka mina: mamusiu, tatuś nas zostawia. I już chciał po prostu, żeby Tomek nie odjechał bez nas, bo myślał, że to może Tomek odjeżdża. Już chciał zawracać cały czas, także idziemy jeszcze raz. Tak sobie tutaj idziemy i rozmawiamy, że to miejsce tutaj na przyczepkę kempingową genialne. No nawet na jakiś dłuższy weekend, to jak teraz jest ten 15, no to super. No, taki przyczepku. Szlak, cisza, spokój, rzeczka płynie. Elegancko. Tak, tutaj bardzo ładnie. A na tym naszym wyjeździe będzie troszeczkę Bieszczadów, troszeczkę Słowacji, troszeczkę Węgier, troszeczkę Rumunii, troszeczkę Bułgarii, troszeczkę Grecji. Bo taki jest plan na nasz szlak, na naszą trasę. Zobaczymy, czy dojedziemy do celu. Może się okaże, że spędzimy cały urlop na przykład w Rumunii, bo jedziemy tak trochę bez planu. Znaczy no z planem, ale bez żadnych rezerwacji, zobowiązań, także totalnie na chillu. Gdzie nam się spodoba, to zostaniemy. Jak gdzie się nas okaże, przyjmą tak, na kempingu, okaże, to zostaniemy. W Grecji, nie wiem, wprowadzą jakieś restrykcje, cokolwiek, gdzie zostaniemy w Rumunii czy w Bułgarii. W samochodzie. Ogólnie chcemy dojechać do Grecji, także tak będzie wyglądała nasza podróż. Będzie długa, dzisiaj cały dzień spędziłem w samochodzie, więc teraz fajnie się trochę, przynajmniej rano rozprostujemy. Tak, wczoraj też trochę jechaliśmy po całym dniu siedzenia, czyli w sumie to do końca no, nie siedziałaś. Tak nie, bo wczoraj. Ale ja siedziałem, można powiedzieć, 8 godzin, to co prawda też do klientów jeździłem, więc trochę tego ruchu było, ale to jest za kółkiem. No nic, nieważne, teraz będzie trochę lepiej, bo 9 godzin jazdy przed nami, no i powinniśmy być na miejscu, przynajmniej takim założonym przez nas, kolejnej miejscówce do spania. Dokładnie. Okazało się, że ten szlak prowadzi nawet do czegoś naprawdę fajnego, tu jest tak ładnie, spójrzcie. Tutaj jest ścieżka przyrodnicza, tu się tak wspinacie, chodźcie, zaraz zobaczymy na mapkę przebiegu ścieżki. Czakuj swoim żywiole. Tak. A tak wygląda mapka przebiegu ścieżki. Jedynka to pewnie tu jesteśmy. I robicie sobie takie kółko. Elegancka sprawa. Mhm. Naprawdę kozacka, trochę takie góry. No, aż mnie zaciekawiło. Idziesz kawałek? Chociaż tutaj, no pod schodę. No dawaj Czako, nagrywaj go, zobaczcie. On będzie jak w skalnym mieście. O, super. Może trzymaj smyczkę też. Piękny pies, leci. Czoko, leci. Super pies. No i idzie się tak przez las niebieskimi kropkami. Stroma, my już tam dalej nie będziemy szli, ale o, czegoś się sobie trawkę. Ale tak to mniej więcej wygląda. Także jak na dłuższy weekend, jakbyśmy tylko byli tutaj na 15, to spoko. Fantastyczna sprawa.
Pójdzie w dół, to razem ze mną. O, to było dobre czoko. Naprawdę ekscytujące zapachy. Chłopcze, czy bardzo zgrzeszyłeś? To wygląda jak miejsce do spowiedzi. Dostałem rozgrzeszenie. A tak prestiżowo wygląda wjazd na nasze pole biwakowe. Podjechaliśmy sobie na stację BP, jedną z ostatnich przed granicą, ale nie ma tutaj zbyt dobrych warunków na takie zaparkowanie się, zrobienie jedzenia, bo jest bardzo dużo samochodów, dużo tirów, więc zrobiliśmy sobie tak w warunkach polowych i zjemy w samochodzie, bo trochę znowu zaczęło kropić, ale bez deszczu w zasadzie udało nam się przygotować kanapki. Mamy kawę nosy, ja tu sobie zrobiłam herbatkę, także naprawdę wszystko bardzo fajnie. Więc teraz jemy, potem pójdziemy tam do łazienki i potem będziemy jechać dalej już na Słowację. Pies, odkąd podróżuje na platformie, może podziwiać widoczki, co właśnie teraz robi, bo wcześniej to on nie wyglądał przez okno, jak siedział na kanapie, a teraz ma taką możliwość i jak widać z tego korzysta. Ogląda na zainteresowanego. Koniki! A jedziemy takimi malowniczymi drogami na Słowacji. Wybraliśmy trasę bez opłat i przez to jedziemy takimi miejscowościami, ale widoki są naprawdę malownicze, może nie w tym momencie, ale przed chwilą były takie przypominające na przykład wielką pętlę bieszczadzką. I trasa ta zajmie nam o około 12 minut dłużej niż jakbyśmy mieli zapłacić za winietkę. No nie opłaca się za tak krótki odcinek, przynajmniej w naszym wypadku. Tak, bo akurat jak my jedziemy, to dużo byśmy nie zaoszczędzili na tej jadąc tą płatną drogą, bo tam gdzie my jedziemy, to raczej tych płatnych odcinków nie ma, tylko to jest dosłownie jakiś jeden fragment, więc my jedziemy bez opłat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego noclegu, było naprawdę przyjemnie. No i też przy tej stacji benzynowej, przy tym BP, co tam się zatrzymywaliśmy, nie wiem czy coś pokazywałam, no ale mówiliśmy, że mamy się zatrzymać. No to tam się ogarnęliśmy, zjedliśmy, a no to tu pokazywaliśmy jak jedliśmy. No i jedziemy dalej. Przed nami dzisiaj jeszcze 8 godzin, 560 km mniej więcej. No i dojechaliśmy na Węgry. Tak szybko nam minęło, że nawet się nie zorientowaliśmy, że to już. Zagadaliśmy się i jest jak jest. I co tu mamy? Jakie prędkości? 50-90 na autostradzie. I 110 na ekspresówce. I tutaj, że winiety. Ale już to chyba na autostradach, nie? Taki był znak. Tak, tam pamiętam, że winiety w tym. Węgry nas nie obejmują. Tak, bo jedziemy drogami bez opłat, czyli ani na Słowację, ani na Węgrzech nie kupujemy winiet. Miejmy nadzieję, że nic się nie okaże. Że coś przeoczyliśmy, ale raczej nie patrzyliśmy na mapę płatnych dróg. To akurat jedziemy bezpłatnymi. Tak, w Słowacji są te etole dla ciężarówek. Powyżej 12 czy tam iluś tam ton, no ale my tyle nie mamy. No i moi drodzy, wjeżdżamy do całkiem nowego dla nas kraju, czyli do Rumunii. Po raz pierwszy zarówno ja, jak i Tomek wkraczamy na teren Rumunii. Tak wygląda granica. I chyba będziemy trochę stać. Tu jakaś kontrola chyba jest. Dobra, wyłączam. No i jesteśmy już w Rumunii. Tak, 20 minut czekaliśmy. Tak, była kontrola dokumentów, ale bez żadnych szczegółów. Po prostu tam sprawdzali sobie, skanowali te nasze dowody. Były dwa okienka, w pierwszym tylko właśnie zeskanowali, a w drugim w sumie nie wiem co było, bo tylko ziomek do nas po prostu zagadał, gdzie jedziemy. O, to długa trasa. I że tam bezpiecznej podróży, no i wziął te dokumenty, też nie wiem co on tam z nimi robił, no ale wszystko bez problemu. No i już od razu za przekroczeniem granicy są już te czytniki do winiet, także no już trzeba mieć tą winietę. Tam za, jakby po przekroczeniu granicy są jakieś budki i tam chyba można kupić, a za chwilę już są te czytniki, także jak tam się nie kupi, to już raczej przepadło. No my kupiliśmy sobie winietę online, ponieważ w Rumunii jest tak, że po prostu, żeby korzystać z dróg publicznych, trzeba mieć winietę. Nie ma możliwości przyjazdu przez Rumunię żadnymi drogami, żeby nie kupować winiety. Mm-hmm. Także my, wiedząc to, kupiliśmy już po prostu online, żeby teraz nie musieć w tych budkach. Tak, i teraz no może... I miejmy nadzieję, że po prostu będzie wszystko ok z tą naszą winietą. I teraz możecie zobaczyć, jak przebiegał ten proces kupna. Zaraz wrzucimy tutaj urywek tego, jak to zrobiliśmy, przez jaką stronę, czego użyliśmy. Tak, ale winieta jest tania, bo kosztowała około tam 14 lejów rumuńskich i to mniej więcej jest około 14-15 zł, także to nie, znaczy za 7 dni, nie? No to... tak.
No ale to nie są jakieś duże pieniądze. Droga jak na razie ładna, równa przed nami. Także nasz pierwszy raz w Rumunii. Tak, to co mnie zdziwiło w Rumunii, to że poza terenem zabudowanym można jechać 100, więc ani 90. No, trochę więcej, a na autostradzie 130. Winietę rumuńską kupujemy na stronie rowinieta.ro. Tutaj na górze wybieramy sobie język. No nie ma polskiego, więc my wybraliśmy angielski, żeby było łatwiej. No i tutaj w pierwszej zakładce klikamy winieta. Wybieramy samochód osobowy. Dzień, od którego chcemy, żeby ta winieta była ważna. Dalej wybieramy na 7 dni. No i dalej, wiadomo, kraj samochodu, czyli w naszym przypadku Polska. No i dalej wprowadzamy już numer rejestracyjny. Także wprowadźmy jakiś przykładowy, na przykład buy now. Tutaj wiadomo, uzupełniamy wszystkie swoje dane. I następnie wybieramy metodę płatności. My wybraliśmy opcję drugą, czyli online płatność kartą. Dalej podaliśmy dane karty, no i wszystko przebiegło bez problemu, a winietę dostaliśmy na maila. I tutaj jak możecie zobaczyć, winieta 7-dniowa kosztuje niecałe 15 lei rumuńskich i to jest praktycznie tyle samo w przeliczeniu na złotówki. Mamy tutaj jakiś wóz konny. Jesteśmy w McDonaldzie w Rumunii, bardzo głodni. I w końcu dotarło nasze danie. Nasze dania w zasadzie. Tomek wziął jakąś taką kanapkę, której nie znamy, bo w Polsce jej nie ma. I ja nuggetsy i jakieś takie ziemniaczki pieczone, coś takiego. Naprawdę bardzo dobre. A taki mamy deserek. Tomek zamówił jakąś lemoniadę i loda z polewą, a ja McFlurry o jakimś smaku, nie wiem jakim, ale jakimś nieznanym. No zobaczymy, pewnie będzie pyszne. Nie mogliśmy znaleźć dobrego miejsca na postój, żeby przejść się z psem, ale w końcu wychwyciłam taki parking i Tomek zawrócił. Bardzo ładnie, spokojnie, niby był znak, że są toalety. I prawdopodobnie to chodziło o tamten budynek, natomiast jest pozamykane. Więc chyba nie funkcjonują, no ale parking jest. I co najważniejsze, kawałek jakiejś polnej drogi, gdzie można zrobić spacer. Bo ogólnie po drodze jechaliśmy takimi troszkę serpentynami, bo się wspinaliśmy pod górę i było sporo takich miejsc, takich zatoczek ze stolikami, żeby sobie usiąść, no ale tam nie było gdzie się przejść. Chodź Czoko! Chodź. Tam nie było gdzie się przejść, więc tu jest okej. Okay. Pokaż jeszcze góry, Ula. A taki mamy widoczek. Piesek już po spacerku. Już mu się oczka zamykają. Tak, wysypia już na swoim łóżeczku, w sumie na naszym, ale dzień to jest jego, a w nocy to jest nasze. Patrzcie, jaki słodyk. Dobrze ci, piesku? Chyba dobrze. A przed nami jeszcze ponad 2 godziny jazdy, bo taki wyznaczyliśmy sobie cel podróży, czyli taki ładny nocleg, ale w praktyce się okaże, czy naprawdę tam dojedziemy i czy naprawdę jest ładny. I w ogóle to straciliśmy 1 godzinę życia, bo przestawiony został czas o godzinę do przodu. Także już mamy 21 prawie, a mielibyśmy 20. My znowu kończymy vloga z samochodu. Kolejny dzień naszej podróży, drugi dobiegł końca. Jesteśmy w Rumunii, niedaleko miasta Sighișoara. I tutaj będziemy spać. Jesteśmy na takim spocie z drugim kamperkiem, znaczy no z kamperkiem. Z Niemiec. Kamperwanem. Tak, wstępnie jest bardzo przyjemne to miejsce, natomiast obok jest jakieś gospodarstwo i oczywiście jakieś psy latały, także trochę nas wystraszyły, ale trzymały się raczej tam swojego... Terytorium. Tak, terytorium. My tam nie zbliżaliśmy się do nich, a one tu, więc ogólnie było spoko. My szybko sobie tylko tutaj to łóżko przygotowaliśmy, no i już leżymy. Jesteśmy dosyć zmęczeni, bo dzisiaj cały dzień w samochodzie. No ale ja jestem na przykład mniej zmęczona niż wczoraj, także. A ty? No, trochę dużo tej jazdy było. I trochę mi już obrzydła, więc fajnie będzie jutro się jakoś wyprostować. No jutro chcemy może udać się właśnie do Sighișoary, tam sobie coś pozwiedzać, pooglądać. Taki
bardziej luźny zrobić dzień, nie nastawiamy budzika, może sobie trochę dłużej pośpimy, chociaż mi się wydaje, że nas gorąco obudzi, bo już teraz jest dosyć duszno w naszym kamperku. No, ale mamy okna rozszczelnione, więc może jakoś damy radę. No, moglibyśmy tu spać z otwartym szyberdachem albo z oknami i z moskitierem. No dobra. Trochę za późno przyjechaliśmy, żeby to wszystko rozkładać. No jak zawsze, teraz tak naprawdę my już tu nasze, no nie, na Mechelinki pierwsze przyjechaliśmy o dobrej porze i sobie wszystko przygotowaliśmy, a tak to i do Czersztyna późno. No ale wiecie, no przez to, że wyjechaliśmy po pracy, do Czersztyna przyjechaliśmy późno, no bo chyba lepiej być dzień wcześniej niż następnego dnia. W połowie dnia tak wyszliśmy z założenia, że lepiej zaoszczędzić ten czas. No tak, no nie jest to taki nasz wybór, tylko po prostu, no tak wychodzi. Z naszego stylu życia, że na każdą miejscówkę przyjeżdżamy za późno, żeby już na spokojnie się rozłożyć i pomyśleć. Tylko przenosimy się do tyłu, idziemy spać i koniec. Ale no trudno, dobrze, że dojechaliśmy do celu. Jutro sobie trochę odeśpimy, może jutrzejszy dzień będzie bardziej luźny i zobaczymy, jak będą się prezentowały kolejne. Także kończymy tego vloga z tego dnia i jutro będziemy znowu nagrywać. Tak, to na razie, do następnych ujęć. Pa! Pa!